Cześć, siemanko, z tej strony Chemik. W tym materiale pierwsza Q&A na kanale. Zapraszam. Moi drodzy, zachęcam do sprawdzenia opisu, gdyż tam jest link do tego, co pytaliście, czyli są sociale, pojawiły się. Jeżeli jeszcze nie ma na dzień dzisiejszy publikacji materiału, no to już lada moment będą, bo pracuję ile mogę, żeby to stworzyć, ale no doba jest niestety za krótka. I link do Discorda podsyłam Wam w opisie, Discord Chemicy. Także zapraszam do sprawdzenia i lecimy już z tym Q&A. Pierwsze pytanie, które zadał Boberek. Nagrasz kiedyś poradnik, jak złożyć swój pierwszy komputer i nie mówię to o dobieraniu podzespołów. No to jak złożyć komputer, jest materiał już na kanale. Karta się pojawi tutaj w rogu. Zachęcam do sprawdzenia. Obszerny, duży materiał. Wydaje mi się, że całkiem dobrze wytłumaczone było, jak złożyć komputer. Boberek, dlaczego akurat nazwa Chemik? Chemik wzięło się ze studiów. Byłem na nanotechnologii. Skończyłem ten kierunek do końca i na jednych zajęciach, pamiętam z chemii, jednym z pierwszych w ogóle zajęć z chemii na ćwiczeniach, byłem w grupie, która głównie zadawała fizykę i pani od chemii, od jakichś bardzo trudnych zadań się zapytała, czy ktoś z Was zdawał maturę z chemii. Ja jako jedyny podniosłem rękę do góry, że zdawałem maturę z chemii rozszerzoną. No i już tak trochę się przelękła, że nikt nie będzie nic umiał, ale potem wyszło różnie, byli też lepsi ode mnie z tej chemii, jak to zwykle bywa. Natomiast stąd na studiach miałem ksywę chemik, gdyż ja byłem tym gościem od chemii, a na przykład inni byli bardziej od fizyki. Fifun, kolejne pytanie. Jest wiele kanałów takich jak Twój, czyli odcinek z komputerem do X złotych. Jaki procesor do X złotych itp. Pomimo naprawdę wielkiej ilości to tego typu kanałów, otworzyłeś kolejny. Długo się zastanawiałeś nad stworzeniem kanału, co Cię do tego skłoniło, szczerze. Ja stworzyłem kanał już ponad 2 lata temu i możesz gdzieś tam przekopać się na dole wśród moich filmików do początków kanału, gdzie pewnie będą śmieszne z punktu widzenia czasu, jak to teraz wygląda. Natomiast z tym, jaki komputer, tak do kwoty, czy jaka płyta do danego procesora, to ja wpadłem sam, nie patrząc na innych youtuberów, na pomysł na takie filmy. I to po prostu gdzieś narodziło się w mojej głowie, nie inspirowałem się w tych kategoriach nikim. No może poza jakiś komputer do kwoty, ale to tak czy siak składam samemu na bazie swojej wiedzy i polecam Wam to, co ja uważam za najlepsze. Torpeda 44 pyta, jakie masz stanowisko komputerowe? Moje stanowisko komputerowe, no to tak jak widzicie tutaj za mną, jest to monitor BenQ PD3200U, 30-calowy, głośniki Edifier L2730DB, mikrofon SM900 SPC, ale też macie w opisie, oczywiście zachęcam do sprawdzania zawsze opisu, co się składa na moje stanowisko komputerowe. Nie ma tam chyba tylko mebli, ale jest fotel z tego, co pamiętam. I jeżeli chodzi o komputer, no to muszę nagrać kolejny materiał z takim trochę upgrade'em, co w nim się znajduje i no, z jakiejś części ogólnie się składa. Gijam. Co Cię zainspirowało do robienia kontentu na YouTube? Chęć podzielenia się wiedzą, chęć pomocy ludziom tak naprawdę. To mnie zainspirowało do robienia takiego kontentu. Jak myślisz, będzie to do siebie wszystko pasować i 5400, B460 Torpedo, 500 giga Kingston 200, Ferra 3 RGB, RTX 30 Corsair, Avengers. Drugie pytanie, czy masz propozycję komp do 3700 białego i mogą być też tam rzeczy, których obecnie nie ma. Nie mam aktualnie takiej propozycji i no, to pytanie jest trochę słabe do Q&A, bo tu bardziej nie chodziło o takie mocno techniczne pytania mi w tym Q&A, ale okej, odpowiem. Tak, będzie to do siebie pasowało. Z głowy Ci nie powiem, czy... Chociaż nie, Torpedo jest... Torpedo była ta pełna TX-owa płyta. Nie pamiętam, czy wejdzie do VT4 V Evo TG RGB, natomiast sprawdź sobie tylko, czy płyta pasuje, reszta powinna wejść bez problemu do tej obudowy. Karolek zapytał, Pepsi czy Cola? W sumie oba te napoje są Cole, ale ja jestem fanem Pepsi. Boberek, hej. No to hej. Dekrycho, jaką szkołę ukończyłeś? No to już odpowiadam, ukończyłem Politechnikę Krakowską na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki i we wcześniejszym pytaniu mogłeś się dowiedzieć, że skończyłem kierunek nanotechnologia i nanomateriały. Jacobs Games pisze, skąd bierzesz pomysły na zestawy komputerowe oraz skąd ta wiedza na temat komputerów? Wiedza jest to zaczerpnięta
w dużej mierze z internetu. Przeczytałem tony gdzieś tam poradników i testów. Głównie na testach się opieram teraz i filmiki oglądam na temat właśnie, jak ktoś testuje sprzęt. Sam chciałbym to robić, ale niestety jeszcze nie docierają do mnie żadne komponenty na test gdzieś tam od producentów, ale mam nadzieję, że w tym roku się już to zmieni. No i głównie stąd czerpię tą wiedzę. A pomysły na zestawy komputerowe po prostu stwierdziłem, że te materiały będą się dobrze oglądać, bo każdy z nas gdzieś szuka fajnego zestawu komputerowego i ta chęć niesienia pomocy innym to właśnie stąd pomysł na zestawy komputerowe w danej kwocie na dany miesiąc na przykład, no bo teraz mamy taką, a nie inną sytuację. Bart Waldera pyta, pierwsze mleko czy płatki? Nie miałem pomysłu, wszystko co chciałem zapisane już jest w komentarzach. Nie no, to może jakiś inny pomysł by się jeszcze znalazł, ale pierwsze mleko czy płatki? Ja pierwsze leję mleko, a następnie tylko i wyłącznie cornflakesy. Za dzieciaka jadłem jeszcze Nesquiki, ale teraz są po prostu dla mnie za słodkie. Adrian Augustyn pyta, kiedy pijemy razem Majster? Pepsi to... Kiedy chcesz, wpadaj na Pepsi. Mam jeszcze w lodówce. Bart Waldera. Kolejne pytanie. Kiedy możesz zacząć tą serię Oceniam Wasze Koszyki z zestawami? No wtedy, kiedy będę miał na tyle dużo koszyków z zestawami, tak? Najlepiej by było całe zestawy komputerowe, jakbyście mi podsyłali zdjęcia, wtedy mógłbym zrobić taki materiał, gdzie oceniam Wasze sprzęty i myślę, że to byłoby całkiem ciekawe. Nob Pop pisze... No widzicie początek komentarza, a teraz pytanie, czy opłaca się kupić RTX 2060, czy poczekać z pół roku na obniżki, bo nie wiem, czy kiedykolwiek po tej gorączce złota ceny spadną, gorączce kryptozłota, tak by trafniej to można nazwać, ale ceny na pewno spadną z czasem, tylko nie wiadomo kiedy to nastąpi. Wydaje mi się, że do wakacji nie ma co liczyć na jakieś drastyczne spadki cen, ale miejmy nadzieję, że będę się w tym wypadku akurat mylił i te ceny jednak ostro pójdą w dół w najbliższym czasie. Czy się opłaca kupić RTX 2060 używanego, tak, nowego, ni cholery. Ta cena aktualnie RTX 2060 jest jakaś zaporowa, ponad 2000, gdzie jeszcze pamiętam rok temu udało się kupić za 1200-1300, max 1400 zł. 04ANG3, ile masz lat? Rocznik 9.4, policz sobie. Brykiecik, jak rozpoczęła się Twoja zajawka, jeśli można tak powiedzieć, na składanie komputerów i te zainteresowania? Od zawsze byłem takim geekiem technologii ogólnie nowoczesnej i podążałem za nowinkami technologicznymi. Pierwszy mój komputer taki z prawdziwego zderzenia to był na i5-3570K i tam oddałem go w ogóle do sklepu, w którym kupowałem części, żeby mi go poskładali, bo nie czułem się na siłach, żeby go samemu poskładać, ale mój poprzedni komputer na AMD, jakimś Athlonie, chyba X2, no to sam upgrade'owałem, sam gdzieś próbowałem tam mocić, żeby było coraz lepiej, wydawałem pieniądze na różne rzeczy, czasem trafne, czasem nietrafne i finalnie skończyło się tak, że przeszedłem na i5, a potem już samemu robiłem upgrade'y, uczyłem się, potem podkręcałem procesor, bo zmieniłem tę i5 na i7 czy 770K, no a teraz stoję na Ryzenie 9 czy 900X. Bo Bomek, skąd masz tyle subów, ukradłeś? Nie no, leżały tu przy altanie śmietnikowej, to stwierdziłem, że wrzucę na taczkę i przywiozę do domu i dopnę sobie do kanału Chemik. Szabelosz, w jakie gry grasz na ten moment, o ile w jakieś grasz? Piękne czasy, kiedy miało się więcej czasu na granie. No nie, no powiem Ci tak, chciałbym grać w dużą ilość gier, ale nie starcza mi czasu. No normalna praca na pełen etat plus jeszcze robienie YouTube'a dla Was. No powiem Ci, że czasu jest teraz mniej, ale mimo to udaje mi się, jak sięgnę, udaje mi się czasem znaleźć troszeczkę chwili, żeby ograć Cyberpunka 2077. To jest kolekcjonerski steelbook, nie wiem czy kojarzycie. Ale to jest jedna gra w sumie, którą teraz czasem pogrywam. No i na telefonie zdarza mi się czasem coś tam ciupnąć w wolnej chwili. Real Racing 3. Polecam tą grę, mimo że potrafi być strasznie irytująca. EMG. Jaki procesor będzie najlepszy pod RTX 2060 Super od KFA2? i5-10400F. Bobomek. Czy masz rodzeństwo? Ile masz lat? Jak masz na imię? Czy masz zwierzaka? Pizza czy kebab? Dużo tych pytań, ale odpowiadając na Twoje wszystkie nie, rocznik 9.4,
Karol, nie mam, ale chcę mieć psa. Pizza, jestem fanem pizzy. Pizza to pizzowy potworek trochę ze mnie. Ale kebaba też lubię. Luki FN. Czym się zajmujesz w życiu prywatnym? Pracuję w firmie, która składa komputery dla przemysłu i jestem integratorem przemysłowych systemów komputerowych oraz takim key managerem od spraw zakupów sprzętu komputerowego, takiego powiedzmy bardziej konsumenckiego, jak dyski ramy. A s pyta. Pierwsze pytanie, ile masz lat? Drugie pytanie, gdzie mieszkasz? Chodzi mi o województwo. No to tak. Ile mam lat? Rocznik 9-4, już trzeci raz odpowiadam, ale okej. Okay. Rocznik 9-4, policz sobie łatwo, ile mam lat. A gdzie mieszkam? No to jest to województwo małopolskie. Erox pyta, na banerze masz zdjęcie w kasku. Moje pytanie brzmi, czy jeździsz na rowerze albo krosie, albo skąd się to wzięło? Jeżdżę na rowerze downhillowym i jest to zajawka z dzieciństwa, zanim zacząłem jeszcze tak ostro się jarać komputerami i całym tym hardwarem komputerowym, składaniem komputerów, dobieraniem części i tak dalej. Nadal jeżdżę, ale teraz mniej czasu mam na jazdę, mimo to, że bardzo bym chciał wrócić do takiego częstego i regularnej jazdy na rowerze. Gram Ross. Czy dużo grasz, a jeśli tak, jakie są to gry? Gram już niewiele. Kiedyś grałem dziesiątki godzin, jak nie setki w Call of Duty na multi i no naprawdę dobrze szło. Moim rekordowym odsłoną było Call of Duty Black Ops. Black Ops 2, tak, to był mój rekordowy życiowy życiówka, jeżeli chodzi o skill w graniu w gry. A teraz gram tylko i wyłącznie troszeczkę w Cyberpunka. Kiedyś grałem sporo w Overwatcha, ale już nie mam na to czasu. Antoni Mendela. Czy chłodzenie Deepcool Gramax L240 V2 120 mm to dobre chłodzenie pod Ryzen 3 1200F? Nie kojarzę aż tak dokładnie tego Deepcoola, ale myślę, że tak. Najwyżej widzowie odpiszą w komentarzu. Gracz TV pyta. Co sądzisz o zestawach typu i5-10600KF lub 10400F i RTX 3080 na zagranicznym tu? Mówiłem, że nie występuje bottleneck, więc chciałbym poznać Twoją opinię na temat łączenia procesorów ze średniej półki z bardzo mocnymi kartami graficznymi. No jeżeli chodzi o 10600KF, to myślę, że nie wystąpi. Natomiast jeżeli chodzi o 10400, to tutaj ta wydajność RTX-a może być ograniczona chociażby tym, że nie podkręcimy naszego procesora i RAM, jak i maksymalnie transmutliwość RAMu, jaka maksymalnie, że tak powiem, pójdzie do naszym procesorem, to będzie 2166 MHz, co uważam, że nie jest jakąś wysoką wartością w dzisiejszych czasach, tak? A na i5-10600KF możemy obsadzić spokojnie RAMy nawet 4000 MHz ponad. Arkadiusz Buntur. Jak to jest być komputerowym guru? Dobrze? Arku, bardzo dobrze, ale nie jestem jakimś guru. Po prostu jestem osobą, która coś tam więcej wie, ale gdzieś na przykład do Liptona uważam, że nadal mi daleka droga, ale uczę się całe życie. Nie popełnia błędów ten, kto nic nie robi, jak to mówią. Agroziomki. Jaka karta graficzna poleciłbyś z Ryzenem 7 3600, no Ryzenem 5 bardziej, 3600X? Jaką poleciłbyś chodzenie IO do Ryzena 3600X? Płyta pod 3600X, to z tego co pamiętam jest filmik na ten temat u mnie na kanale, zachęcam Cię do sprawdzenia, karta, postaram się, żeby pojawiała się tutaj. I jakie IO? Nawis 240 by tutaj w zupełności na przykład wystarczył do tego. Jeżeli planujesz za rok składać komputer, to ceny na pewno będą przystępniejsze, ale też na przykład Twój wybór może stać się nieaktualny, bo bardziej się będzie opłacało wziąć 5600 albo 5600X Ryzena. Jacobs Games, czy zrobisz poranek składania komputera? To już było to pytanie w sumie. I jest na kanale. Zapraszam. Porciak, będzie takie coś, że przyjeżdżasz do widza i pomagasz mu złożyć kompa? Szczerze? Mamy COVID, więc takie wizyty trochę średnio. Na razie nie planuję, ale w przyszłości zobaczymy, kto wie, może coś takiego się pojawi na kanale. Zobaczymy, czas pokaże, jak to mówią. Busy licens. Skąd pomysł na nazwę kanału? To już odpowiadałem ze studiów. No i chemik to tak trochę miesza różne komponenty i powstaje mikstura w postaci peceta. Tak też można to po części wytłumaczyć. Bombomek. Czy zrobisz to nową serię, w której grasz w gry lub nowy kanał? Jakbym miał dużo czasu, to tak, ale nie. Na dzień dzisiejszy nie planuję czegoś takiego. Ewentualnie jak chcecie, to możemy kiedyś pograć na przykład na live'ach w gry komputerowe.
Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takim pomyśle. To rozważę taką propozycję. Zoli, planujesz nagrywać zestawy komputerowe do danych gier, na przykład do LoL'a albo do Far Cry'a? Pytanie dość ciężkie i szczerze nie planowałem czegoś takiego raczej nagrywać, bo staram się skupić na najlepszym zestawie komputerowym do danej kwoty i od tam 3000 złotych to spokojnie te zestawy komputerowe uciągną tę grę, w szczególności CS'a, LoL'a czy nie wiem, Fortnite'a albo WoW'a. Co do Far Cry'a, to zależy, która część, ale też powinny to uciągnąć. Antoni Mendela. Czy założysz Discorda dla widzów? Tak, jest link w opisie, zachęcam, zapraszam. Wszystkie linki jak zwykle do różnych moich socialów, do paru ważnych jeszcze informacji są w opisie. Zachęcam, zapraszam. Igoras. Będzie coś o podkręcaniu proska? Czy to się opłaca? Jak to zrobić? Jak dalej będę kupował za jakiś czas R5 czy 600 i właśnie się na tym zastanawiam. Dlaczego masz taki dobry kanał? Grasz w jakieś gry i gratuluję 1000 osób, w sumie już 1200. Bardzo dziękuję. Już jest 1200, a już zbliżamy się do 1300 i fajnie jakby ta sumka rosła coraz szybciej. Grasz w jakieś gry, tak jak mówiłem wcześniej, teraz tylko właśnie w Cyberpunka 2077. Wcześniej grywałem i czasami, bardzo, bardzo rzadko, raz na dwa tygodnie coś tam odpalę Overwatcha, ale tak to, tak jak już wcześniej wspominałem, nie mam na to teraz czasu. Dlaczego masz taki dobry kanał? No dziękuję, nie wiem, to wy oceniacie mnie, nie ja siebie, także dziękuję za ten komplement. Będzie coś o podkręcaniu procesora. No jeżeli chodzi o Ryzena, to raczej nie planuję takiego odcinka, bo Ryzeny się strasznie słabo kręcą i tutaj podkręcenie ich nie wnosi zbyt wiele i uważam, że po prostu nie ma to sensu. A jeżeli chodzi o Intela i podkręcenie Intela, to musiałem dorwać taką platformę, gdyż ja pracuję na AMD. I no nie mam takiego komputera, który mógłbym dla was pokazać, który można by podkręcić, a ostatnio składane przeze mnie jednostki też były tylko i wyłącznie z zablokowanym mnożnikiem, więc też nie nadarzała się okazja, żeby taki materiał w ogóle nakręcić. Jeżeli się nadarzy okazja, to obiecuję, że nakręcę materiał, jak podkręcić procesor. I przedostatnie pytanie, Handik99, ulubione gry komputerowe, ulubiona potrawa, ulubiony napój. Ulubiony napój jest to Pepsi, ale no, wiadomo, ma to dość destrukcyjny wpływ w dłuższej mierze na organizm, więc staram się teraz ograniczać. Ulubiona potrawa, no to już było w sumie, pizza. Ulubione gry komputerowe, no to kiedyś moimi ulubionymi grami komputerowe na samym początku były ściganki i wszystkie NFS-y, teraz niekoniecznie. Potem były Call of Duty i aktualnie jest to Cyberpunk, wcześniej był Wiedźmin. W zależności w sumie co wychodzi, ale lubiłem FPS-y sieciowe, multiki, ale nigdy nie przepadałem na przykład za CS-em. Ja byłem fanem tylko i wyłącznie Call of Duty. Lubiłem NFS-y jako te ściganki i bardziej takie ściganki mnie interesowały, aniżeli typowe, nie wiem, na przykład Forcy, jako te symulatory, tak? No a gry typu na przykład Cyberpunk czy Wiedźmin, to po prostu spodobała mi się ich fabuła i to, jak jest prowadzona gra ogólnie przez producenta i gracz może tutaj swobodnie wybierać, co chce zrobić. Na przykład też bardzo mi się podobał odkrywkowy Tomb Raider, ten tu Shadow of the Tomb Raider chyba, ogrywałem go jakiś czas temu. I też mi się bardzo podobał. Lubię takie gry, gdzie trzeba trochę pomyśleć, żeby coś zrobić. Byłem ogromnym fanem na przykład Mirror's Edge'a też, z racji, że tam się skacze, taki parkour jakby. I raczej tego typu gry mnie bardziej interesowały zawsze. Nigdy nie lubiłem strategii na przykład. I ostatnie pytanie od Igorasa. Czy masz licencję WinRara? Tak, w planach mam. Bardzo Wam dziękuję za te wszystkie pytania. Było ich no, sporo, nie oszukujmy się, całkiem sporo było tych pytań do Q&A. Było to pierwsze Q&A, a dzień poprzedni od tego materiału był pierwszy live. Bardzo fajnie i ciepło przyjęliście mnie na live'ie. Bardzo się cieszę za takie pozytywne odebranie i mam nadzieję, że częściej będziemy się spotykać na żywo. Jeżeli chodzi o Q&A, to w tym materiale to było już na tyle. Ja się z Wami zżegnam. Jeżeli materiał Ci się podobał, no to łapka, subik i widzimy się w kolejnych produkcjach. Do zobaczenia, do usłyszenia. See ya!